Cześć, tu Ernest. W tym filmiku przekażę wam najważniejsze zmiany dzisiejszej aktualizacji zawartości oraz pokażę wam parę nowych wycieków. Tak jak obiecano, dodano do gry śmierdzi bomby. Możemy nimi rzucać jak granatami, jednak po wybuchu wypuszczają śmierdzącą chmurę, w której jeśli się znajdujemy, co pół sekundy zabiera 5 punktów zdrowia i tak przez 9 sekund. Występuje w 3 egzemplarzach luzem, w skrzyniach lub automatach w klasie epickiej. W temacie broni zmieniono także mechanikę przeładowywania wyrzutni rakiet, a mianowicie wydłużono czas przeładowania w zależności od klasy, w której ją znajdziemy. Na ekranie widzicie teraz odpowiednie wartości. Poza tym, w grze pojawił się wcześniej odkopany z pliku gry tryb ostatecznie starcie, w którym to rozgrywka odbywa się jak w zwykłym Battle Royale, ale jak możemy wyczytać, kręgi burzy nie kurczą się do końca, a burza zatrzymuje się po trzecim kręgu. Kiedy kręgi przestają się kurczyć, rozpoczyna się ostateczne odliczanie. Gracze walczą pomiędzy sobą aż do końca odliczania i drużyna, która na koniec ma najwięcej żywych członków drużyny, wygrywa. W przypadku remisu odpowiednie drużyny zdobywają zwycięstwo. Co najważniejsze jednak, muzyczka świeżych ruchów wróciła. Pora na wycieki. Kross w plikach Battle Royale po ostatnich aktualizacjach, nie ratowania świata, odnalazł przeróżne modele o militarystycznym motywie. Jak same nazwy tych modeli na to wskazują. Zobaczcie sami. Kross na swoim Twitterze dodał, że możliwie zostaną wykorzystane w nowej miejscówce na mapie, której powstanie zapoczątkuje start rakiety. Poza tym, doszukał się także w plikach gry wzmianek o nowych trybach, które noszą nazwy Ground Game i Tactical Showdown. Wygląda na to, że otrzymamy kolejne starcie siłaczy, tym razem, jak podpowiadają nam opisy i funkcje z plików gry, w edycji z ograniczonymi zasobami i amunicją. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do startu rakiety.